Proszę spocząć. Jeżeli chodzi o rejestrowanie przebiegu rozprawy, to chciałbym tylko wspomnieć, że tylko jeden pan wystąpił o wydanie decyzji o zgodzie na rejestrowanie. To jest emisja TV, z tego pamiętam. Proszę głośniej, proszę głośniej. Więc pozostali państwa, którzy chcą rejestrować przebieg rozprawy we własnym zakresie, muszą najpierw takie wnioski złożyć, a sam musi je rozpoznać. Zaraz, panie mecenasie, wszyscy są zgłoszeni. Nie, pan mecenas, zaraz ja do tego przejdę. Teraz spokojnie. Proszę sobie na razie spocząć. I informuję wszystkich, że przebieg posiedzenia będzie rejestrowany urządzeniem nagrywania obrazu i dźwięku ze strony sądu. Na wniosek zresztą tutaj obecnego skarżącego. Znaczy, stawili się. Ludzie musieli też, ci z tych państwa, którzy się chcą rejestrować z innych mediów niż emisja, o podanie swoich danych. Pan mecenas ten wniosek złożył, znaczy informację złożył, ale w dniu wczorajszym o godzinie 15. Chciałem tylko o tym. No ale proszę pana, to złożył pan, ale na biurze podawczym. A dziś przed posiedzeniem dostałem pana kolejny wniosek dowodowy. Spotykaliśmy się 23 sierpnia, prawda, panie mecenasie? Na poprzednim posiedzeniu. A dziś dostaję od pana wniosek dowodowy. Poza tymi, którymi już pan wcześniej poskładał. Wysoki sądzie, to jest tylko proszę pana, zapis wypowiedzi pana księdza. Musi sąd się zapoznać z tym, co pan napisał. Jeżeli mamy się poważnie traktować. Dobrze. O tym, że będzie biletowane miejsce o sali, wiedział pan przynajmniej od 23 sierpnia, prawda? Tak jest, wysoki sądzie. Więc uważam, że ta sytuacja no trochę nie świadczy o profesjonalizmie. Bo jakbyście państwo zgłosili swój udział, to byśmy mogli wcześniej, przynajmniej tak jak pan redaktor z Emisja TV, moglibyśmy to spokojnie załatwić, nie na posiedzeniu, które mamy ograniczone zresztą, o czym strony doskonale wiedzą, do godziny w tej chwili 12.30, mam kolejne posiedzenia wyznaczone. A ograniczyłem ten czas, mając na względzie stanowisko stron, co do tego, jak długie będą wystąpienia dzisiaj. Dobrze, proszę usiąść, zaraz sprawdzimy obecność. W imieniu Prokuratury Okręgowej. Prokuratura Magdalena Zbierada. Magdalena Zbierada. Telefonowana do pokrzywdzony Krzysztof Tylko. Osobiście w jego imieniu stawił się pełnomocnik z wyboru, radca prawny Zbigniew Stefan Baszczewski. Oraz tak. Teraz po kolei państwa będziemy prosić o dane. Posiedzenie jest jawne, ale formalnie sąd musi zarejestrować, kto będzie rejestrował i wydać postanowienie w tym przedmiocie. Zgodnie z artykułem 351 KPK. Przedstawiciele środków masowego przekazu dwukropek. W imieniu Emisja TV Piotr Korczarowski. Piotr. Emisja M duże. M małe, M duże. Myślę Piotr Korczarowski. Korczarowski. Tak? Boję się Gorczyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał Instytut. Chciałem powiedzieć, że dwa tygodnie temu wysłałem do biura prasowego zgłoszenie akredytacji. Dwa tygodnie temu. To ja go nie dostałem.
mogę przedstawić... Dobrze, nie ma. Proszę nie jeszcze ma. Raz. Imię, znaczy... Wojciech Dobrzyński, NIS TV. Dobrzyński, NIS TV, tak? NIS TV, tak. To jest kanał Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. NIS TV. W nawiasie kanał... NIS TV, tak. Kanał Narodowego... Instytutu Studiów Strategicznych. Instytutu... Studiów Strategicznych. Studiów Strategicznych. Ma pan jakąś... Tak, legitymację. Legitymację. 061 2030. Pokazuję legitymację prasową. Tak, następny pan. Jacek Kalkowski, PL1 telewizja. PL1 TV. PL1 TV. TV. Frankowski. Legitymację prasową ma pan? Jestem niezależny dziennikarz. Znaleźć się dziennikarz niezależny. Hubert Gorczyca. Hubert Gorczyca. Internetowa telewizja polonijna. Internetowa telewizja polonijna. Dziennikarz niezależny. Internetowa telewizja polonijna. Dobrze, tam jeszcze przy panu Dobrzyńskim to dopiszmy, że oświadcza, że wniosek o umożliwienie mu udziału w dzisiejszym posiedzeniu złożył do oddziału prasowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Kiedy? Będzie prawie 2 tygodnie temu. Około 2 tygodni. Też jestem dziennikarzem niezależnym, chociaż mam legitymację. Sławomir Wilczyński. Polska Niezależna Stacja Telewizyjna, dziennikarz niezależny. Polska Niezależna Stacja Telewizyjna. Stacja Telewizyjna. Jeszcze raz proszę imię i nazwisko powtórzyć. Sławomir Wilczyński. Wilczyński. Tak. Dziennikarz niezależny. Niezależny. Pan? Lechicka Radiowizja, pan Krzysztof Gemzik. Lechicka Radiowizja. Lechicka. Lechicka, tak. Lechicka. Odlecha. Radio. Radiowizja czy telewizja? Radiowizja. Radiowizja. Lechicka. Radiowizji. Imię i nazwisko proszę powtórzyć. Krzysztof Gemzik. Gemzik. Nie, M. G-E-M. Tak. Gemzik. Jak Grażyna, L jak Edyta. M jak Marta. Z jak Zenon. I jak Iwona, i K jak Gemzik. Krzysztof. Przez E-M. Też nie zależy dziennikarz, tak? Pan? Dariusz Jarocki. Jarocki. Gdańska Telewizja Obywatelska. Gdańska Telewizja Obywatelska. Obywatelska. I to są media społecznościowe. Media społecznościowe. Tylko tyle, tak? Tylko tyle. Kanał na YouTube mogę dodać. Kanał na YouTube. Już. Czy strony jakieś mają wnioski? Co do warunków, jaki? Mamy wydać zezwolenie na rejestrowanie? To znaczy ja Wysoki Sądzie przychylam się do wniosku o wydanie zgody na rejestrowanie właśnie z uwagi na
interes społeczny. Zgadza się. Tak? Tutaj nie ma co się zgadzać czy nie zgadzać, tylko co do warunków, po których Państwo będą rejestrowali. Ma Pan jakieś uwagi? Nie. Nie. Zgadza się Pan, żeby Pana wizerunek i Pana tytki był rejestrowany? Tak. Skarżący i pełnomocnik zgodnie oświadczają, iż wyrażają zgodę na utrwalanie wizerunku. Za pomocą urządzeń do rejestrowania obrazu i dźwięku. Dysponują przedstawiciele środków masowego przekazu. Dobrze, sam postanowił na podstawie artykułu 357, paragraf 1. Zezwala przedstawicielom wyżej wymienionych mediów. Środków masowego przekazu na dokonywanie pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia. Wskazując, czy może się to odbyć z zachowaniem rygorów określonych w artykule 13 ustawy prawo prasowe. Zakładam, że Panom jest treść tego artykułu znana. Tak. Ustawy prawo prasowe. Dobrze. Dobrze. Jeżeli chodzi o pozostałych uczestników, przewodniczący informuje, a dziś przed terminem posiedzenia do akt płynął wniosek dowodowy pełnomocnika czy pełnomocnika pokrzywdzonego. Dziękuję.
dnia dzisiejszego, w którym nie zapoznał się. Jeżeli chodzi o wniosek, o ten... wczoraj, brat. Tutaj nie ma tylko pana z punktu trzeciego, czyli pana Wojciecha, dobrze, pan Wojciech Dobrzyński jest? Jestem. Czyli jesteśmy wszyscy, bo tu jest 7 pozycji. Też mamy 7. 2, 3, 2, 2, 6. Trzy strony jakieś wnioski mają w przedmiocie, pani prokurator? Sądzę, ja jeszcze dostałam przed chwilą od pana pełnomocnika, jeśli mogę powiedzieć, że też chciałam, żeby pan pełnomocnik składał na biuro podawcze takie dokumenty z prezentatu prokuratury. I że widzę też, że tu są dwa dokumenty, prawda? Tu strona 29 i 26. Wydawałoby się, że to jest to samo, więc... Nie, to jest wnioski dowodowe i... No tak, ale to pani to się również czyli to jest od Wysokiego Sądu, także... Czym jest pan pełnomocnik? To było pewnie wcześniej. A data jest dzisiejsza. Więc też prokurator w tej chwili nie zapozna się z tymi materiałami, tak? To jest tylko kompilacja wystąpienia pana Krzysztofa Tytki. Być może pani wszystkie... ale no, to nie jest miejsce dokładnie. I czas, żeby w tej chwili rozpatrywać dokumenta. Żeby pan Tytko swoje stanowisko wygłosił. No, zostało sformalizowane w formie pisemnej. Niezależnie od tego, że wystąpi pan Tytko w formie ustnej. No dobrze, ale wniosek dowodowy to nie jest wystąpienie na pewno. Sąd, tak jak ustaliliśmy to na poprzednim terminie posiedzenia, wypożyczył z prokuratury akta tego drugiego śledztwa. Zakładam, że się strony zapoznały z tymi materiałami. Zapoznał się pan? Nie, Wysoki Sądzie, prokuratura odmówiła mi dostępu do akt. No ale skoro sąd nie wypożyczył, to może pan wystąpić do sądu o zapoznanie się z tymi materiałami. Oczywiście. I wtedy sąd będzie negocjował z prokuratorem, czy wyraża zgodę, czy nie wyraża zgody w takiej sytuacji. Ja myślę, że w aktach, które prokurator przekazał, są informacje, że odmawia udzielenia mi dostępu do akt sprawy. Zakładam, że takie dokumenty się znajdują w tym. Takie zostały przekazane. Ale to było wcześniej. Tak. No właśnie. No ale, gospodarzem postępowania, aczkolwiek mniejszym, teraz jest sąd, ale zawsze zgoda musi być prokuratury. Przewodniczący informuje strony o wypożyczeniu akt 3041-3DS 28.3DS28.2023 10 tomów. 3041-3.ds.małec tej kropki w środku. 28.2023 nawiasie 10 tomów. Pełnomocnik oświadcza, iż nie zapoznał się z tymi dokumentami, ponieważ prokurator odmówił mi. Pani prokurator dziś jest w stanie zająć stanowisko, czy pan mecenas może mieć dostęp do tych wypożyczonych dokumentów?
dokumenty, przepraszam. Pożyczonej sprawy DS28/2023. Ale pan nie w takim przedmiocie to sobie. Czy pan może mieć dostęp do tych akt, pan pełnomocnik? Niestety, Wysoki Sądzie, bardzo przepraszam, ale po prostu potrzebuję jednak odrobinę czasu, aby zapoznać się. Prosimy głośniej! Zwraca się do sądu. Także tak. Takie są reguły kodeksu postępowania karnego, także proszę wybaczyć, ale nawet sama grzeszność. Nikt nie słyszy. Ale jesteśmy publicznością, ale też chcemy wiedzieć, co się dzieje. To jest posiedzenie, to nie jest rozprawa. To nie jest rozprawa. Nie będziemy tutaj krzyczeć tylko dlatego, żebyście Państwo słyszeli. Jeżeli będziecie Państwo zachowywać ciszę, to mam nadzieję, że będzie to słyszalne. To jest całkowita cisza. Wnoszę o rozważenie odroczenia terminu posiedzenia. Czy to jest celem tego, aby pan mecenas zapoznał się z aktami? Czy pan mógłby zwrócić się do prokuratora stanowić celem? Prokurator wnosi odroczenie posiedzenia. Aby umożliwić pełnomocnikowi zapoznanie się z wypożyczonymi materiałami. Proszę Państwa, nie jest cicho. Naprawdę nie jest cicho. Jest cicho. Nie jest cicho. Jest. Czy chce Pan brać udział w posiedzeniu? Więc naprawdę, teraz jest cicho. Jeżeli będzie parę osób komentowało różnego rodzaju, nie będzie słychać. Oprócz tego, że dochodzą głosy z ulicy, z korytarza, to jeżeli Państwo będziecie między sobą rozmawiać, nie będzie lepiej. Już jest lepiej. Teraz jest, tak, zgadza się. Umożliwienia po tym, jak prokurator będzie mógł zająć stanowisko, czy wyrazić mu zgodę na dostęp do akt 3041-3DS28.2023. Po tym, jak zwróci się o to sąd. Dobrze. Panie mecenasie, czy chce pan się zapoznać z tymi aktami? Znaczy, Wysoki Sądzie, kwestia dotyczy jednej, w zasadzie dwóch spraw. Czy jest wniosek o połączenie spółek? Niech pan odpowie na moje pytanie. Czy się chce pan zapoznawać, czy nie? Wysoki Sądzie, ja pozostawiam to do uznania sądu, albowiem no, żadnych z dokumentów strona nie przedstawiła zgody właściciela miejsca aktywów państwa z wniosku na połączenie w 4990, tylko druga. 52% własności skarbu państwa. Na razie jeszcze jesteśmy przy kwestiach formalnych. To nie jest kwestia uznania sądu, tylko sąd chce wiedzieć, co pan chce. Wysoki Sądzie. Czy chce pan się zapoznać, czy nie? Bo jeżeli się pan nie chce zapoznawać, to sąd nie będzie się zwracał do prokuratury o ewentualne wyrażenie zgody na to, żeby pan takiej zgody udzielił. Jeżeli pan będzie chciał, to sąd wystąpi do prokuratora o to, żeby taką zgodę panu udzielił, żeby pan mógł się z tymi materiałami zapoznać i wtedy sformułować ostateczne stanowisko. Wtedy jeszcze z panem tylko razem. Tak. Dobrze. Wiedział pan, że sąd te akta wypożyczy w związku z pana poprzednim stanowiskiem na poprzednim posiedzeniu, prawda? Tak. Więc sąd pana informuje, że sąd dokumenty uzyskał. Czy chce pan mieć do nich wgląd? Tak. To nie jest do uznania sądu. Bo sąd podejmie decyzję po tym, jak usłyszy, czy pan chce mieć do nich dostęp. Bo jak państwo nie chcecie mieć do nich dostępu, no to nie ma w ogóle o czym mówić. Sąd się zapozna i podejmie decyzję bez tej czynności dodatkowej. Wysoki Sądzie, chciałem powiedzieć, że interesuje mnie dostęp do tych akt, o ile jest tam zgoda, wniosek na połączenie spółek
w ten sposób, aby Skarb Państwa uzyskał 49,90. Ale to pan rządy dowie, jak pan dostanie dostęp do tych akt. Znaczy, Wysoki Sądzie, ja mam pismo, w którym mowa jest o tym, że była tylko podjęta jeden wniosek, był jedna uchwała Rady Ministrów w sprawie połączenia na 52%. Nie było wniosku na 49,90. Dobrze, ja to wszystko rozumiem, ale na razie nie przystępujemy do merytorycznego rozpoznania spraw. Proszę pan, wie, mogę... Zaraz pana zapytam. Może niech pan sobie spocznie. Posiedzenie w przedmiocie zażalenia co do zasady wygląda w sposób następujący. Sąd nie prowadzi żadnego postępowania dowodowego. Nie prowadzi postępowania dowodowego. Dostaje akta z dowodami, które zostały zgromadzone na etapie śledztwa, względnie wynikiem czynności sprawdzających, jak w tym wypadku, kiedy śledztwa nie ma jeszcze, bo została wydana decyzja o odmowie jego wszczęcia. Pan składa wnioski dowodowe, czyli pan się domaga od sądu, żeby przeprowadził dowody, nawet z dokumentów jakichś. Sąd, zanim jeszcze podejmie decyzję, co się zwykle odbywa po naradzie, po wysłuchaniu stanowiska stron i taki jest przedmiot tego posiedzenia, musi pana wnioski dowodowe formalnie rozpoznać. Czyli musimy ocenić, czy są przesłanki z artykułu 170 paragraf 1 KPK do tego, żeby w tym trybie, na tym etapie te dowody przeprowadzić. Nawet jeżeli to są dowody z dokumentów. Głównie. Jeżeli to są dowody z dokumentów, tak jak pan tutaj składał liczne też załączniki do swojego stanowiska, to zanim sąd podejmie decyzję, musi się z tymi dokumentami zapoznać. O ile miałem jeszcze możliwość zapoznania się z tym stanowiskiem, które załącznikami, które pan złożył, ale bo oskarżyciel nie to teraz, o czym pan wiedział, bo sąd taką decyzję podjął na poprzednim terminie posiedzenia, w związku z treścią pana poprzedniego pierwszego tego stanowiska przed posiedzeniem 23 sierpnia, sąd wypożyczył te akta prokuratury tego drugiego postępowania, co do którego domagacie się państwo, żeby ono było połączone, znaczy żeby to było jedno postępowanie. To tamto, żeby to było jedno postępowanie. Ponieważ te akta zostały dołączone jakoś niedawno, ale kilka dni temu, sąd się pyta, czy chce pan mieć do nich dostęp. Czy chce się pan z nimi zapoznać? Procedura jest taka, tak jak przy innych sprawach na etapie postępowań przygotowawczych podanych przez sąd. Tajemnica śledztwa obejmuje oczywiście również tamto postępowanie. Więc jeżeli chce pan, to sąd się zwróci do prokuratora, żeby prokurator wskazał, czy wyraża zgodę, czy nie wyraża zgody. Jak nie wyrazi zgody, no to sąd na tym etapie nie ma możliwości, żeby tą zgodę, tak powiem, czy brak zgody zmieniać, jeżeli chodzi o oskarżyciela, bo to on jest gospodarzem innego postępowania, nie tego, który sąd będzie prowadził. Ale być może oskarżyciel się zgodzi na udostępnienie panu dokumentów z tamtych akt, znaczy o zapoznanie się, tak? Może nie o kopiowanie, ale żeby się pan mógł zapoznać, tak jak pan skarżący. Tego ja nie jestem w stanie w tej chwili przewidzieć, jaka będzie decyzja, ponieważ ani pan, ani pokrzywdzony wcześniej takiego stanowiska nie zajęli. Czy chcecie państwo mieć dostęp do tych akt? Domyślam się, że tak, skoro pan wcześniej składał taki wniosek, tak? Tak jest, co chcecie. Dobrze. Natomiast... Od pełnomocnik pokrzywdzonego. Oświadcza. Że wnosi o to, by umożliwić mu zapoznanie się z wypożyczonymi aktami. Pan pokrzywdzony również chce się z nimi zapoznawać? Tak jest. Kiedy ma pan ten... Pan mówił, że pan nie będzie mógł teraz... No tak się złożyło, że ja byłem w szpitalu w ostatnim okresie czasu na rehabilitacji i specjalnie, ponieważ nie dostałem przepustki na dzisiejszą rozprawę sądową, to zrezygnowałem z 2 tygodni z tego szpitala, bo innych nie było kwestii, ale jestem gotowy w jak najszybszym terminie stawić się na następne posiedzenie, które sąd wyznaczył.
Także ja jestem całkowicie do dyspozycji sądu, żeby w trybie jak najpilniejszym takie posiedzenie się odbyło. Dobrze. To już jest druga próba naszego posiedzenia, odbycia. Dobrze, ale się nie planuje jakby jakiejś rehabilitacji, jakichś dłuższych pobytów nieobecności? Gdy będzie taka potrzeba, żeby... Najwcześniej się będziemy mogli w drugiej połowie listopada spotkać. To na pewno będę... Proszę pana, żeby zabezpieczyć... Jestem gotowy, tak jakikolwiek termin wyznaczy sąd, to ja jestem gotowy. Dobrze. Tak jak mówiłem na poprzednim posiedzeniu, odbycie tego posiedzenia, uwzględniając wnioski skarżącego jego pełnomocnika oraz po to, żeby umożliwić jak najliczniejszy udział osób zainteresowanych przedmiotem tego postępowania, wymaga tego, żebyśmy zabezpieczyli największą salę, którą sąd dysponuje w ramach tego wydziału. To jest największa sala w tym budynku, którą sąd ma do dyspozycji. Nie ma tutaj już większej sali. Była, ale jest aktualnie w tej części, która jest remontowana. Maksymalnie tutaj może wyjść 40 osób, więc muszę znaleźć taki termin, gdzie ta sala będzie wolna. Ponieważ sąd oprócz tej jednej sprawy ma jeszcze ileś tam innych postępowań, bo to nie jest postępowanie procesowe, tylko to jest postępowanie tak zwane incydentalne, bo sąd podejmuje pewne decyzje na wymagających rozstrzygnięcia sądu na etapie postępowania przygotowawczego. To jest posiedzenie, to nie jest rozprawa, więc my w sposób ograniczony się będziemy merytoryką zajmować. Tak jak wspomniałem, i to jest informacja dla wszystkich obecnych i dla mediów, to generalnie polega na tym, że swoje stanowisko co do decyzji prokuratora i ewentualnego zażalenia składają na takim posiedzeniu strony, czyli oskarżyciel publiczny oraz druga strona, która się z tą decyzją nie zgadza, a potem sąd podejmuje decyzję, jak rozpozna wnioski dowodowe, które się tutaj już pojawiły. Więc żadnych czynności innych sąd nie będzie podejmował, krótko mówiąc. Ja tylko mogę dodać, proszę tego sądu, że... Otworzy pani grafik. Że bardzo by nam zależało na tym, żeby ta sprawa się odbyła jak najszybciej, ale też rozumiemy wagę tej sprawy i my jako... Panie pokrzywdzony, na poprzednim posiedzeniu mówiłem Państwu, o tym wszystkim Państwu mówiłem, że jak będzie jawność i będzie dostęp publiczności, to żeby była największa sala, to dziś odwołałem rozprawę w innej sprawie, gdzie jest 22 oskarżonych i prawie tyle samo obrońców. I oni też zajmują tyle samo miejsca, co Państwo zwykle na tej sali. Ale nie ma możliwości takiej, żeby to robić w nieskończoność, krótko mówiąc. Spotkaliśmy się raz w sierpniu, spotykamy się dzisiaj, po miesiącu, więc teraz następnym razem się spotkamy wtedy, kiedy ta sala 203, przepraszam, będzie wolna jeszcze raz. W listopadzie jesteśmy? W drugiej połowie. Popatrz tam na moje nazwisko jeszcze na jedzinę. Ja zakreślę panu mecenasowi termin na złożenie wniosków dowodowych, żeby nie było tak, że sąd jest zaskakiwany stanowiskami procesowymi. Jeżeli to jest rzeczywiście tak istotna sprawa, to zdaniem sądu naprawdę to zażalenie... Tutaj z 20 czerwca... Może tutaj coś jest nie tak. Ze stycznia. Czy w styczniu to była założona sprawa w sądzie rejonowym, który to przekazał tutaj do sądu? No, zapisanie zostało skierowane do sądu okręgowego za pośrednictwem prokuratury. Nie wiadomo, dlaczego prokuratura skierowała do sądu rejonowego. W każdym razie... To bez udziału strony. Zażalenie w sposób wyraźny mówiła sąd okręgowy. Dobrze. Tak. Pierwsza rejestracja była 26 stycznia, no ale od tamtej pory no to już jest 9 miesięcy, no 8.
No, Wysoki Sądzie, ja rozumiem. Ja w międzyczasie próbowałem uzyskać dokumenty z... Sądzie 20 czerwca. Od ministra aktywów państwowych i odpowiedział, że nie udzieli informacji, bo mogłoby być to wykorzystane w procesie cywilnym. Ale wnioski dowodowe pan sformułował dziś, prawda? Tak, Wysoki Sądzie, ja chcę tylko powiedzieć, ja tylko chciałbym, że to jest kompilacja. Ale to jest wniosek dowodowy. Zanim ja go rozpoznam, muszę się zapoznać z materiałami, nawet jeżeli to jest kompilacja z pana strony. Naprawdę, spotkaliśmy się miesiąc temu na posiedzeniu. Ja rozumiem, że o tamtym posiedzeniu pierwszym strony były zawiadomione w okresie wakacyjnym, ale od 23 sierpnia no, był dosyć duży czas, żeby taką kompilację, jak pan to teraz określa, złożyć z takim wyprzedzeniem, by sąd mógł nawet prokuratorowi to, jakby był drugi egzemplarz, przesłać, żeby prokurator też się mógł zapoznać przed posiedzeniem. Generalnie na tym polega posiedzenie, że strony się zapoznają ze swoimi stanowiskami. Mogą z tą polemizować, zgadzać się lub nie zgadzać. To działa w obie strony. A sąd podejmuje decyzję. Rozumiem. Więc ja bym chciał, żeby, jak się teraz mówimy na kolejny termin posiedzenia, sąd się zwróci do prokuratury, czy wyrażają zgodę na dostępność dokumentów. Zobaczymy. Jeżeli prokurator się zgodzi, pan się z nimi zapozna, to ja proszę, żeby pan jak najszybciej swoje... stanowisko. Wszystkie wnioski dowodowe, które chce pan jeszcze dodatkowo, jeszcze jakieś, jeżeli pan widzi potrzebę, przed podjęciem decyzji, jak mówię, w przedmiocie zażalenia, które już jest złożone i tam są sformułowane konkretne zarzuty, złożyć, tak żebyśmy mogli rozpoznać te wnioski, przynajmniej najpóźniej na posiedzeniu i przystąpić do merytorycznego rozpoznawania sprawy. Tak, Wysoki Sądzie, rozumiem, tylko mam jedno pytanie. Czy w aktach sprawy znajduje się wniosek o PGNiG o połączenie w ten sposób, żeby Skarb Państwa miał 49,9? No tak, tak we wszystkich. Nie ma takiego wniosku. Nie ma wniosku o wyrażenie zgody na połączenie, żeby Skarb Państwa miał 49,9. Był wniosek tylko na 52%. Nie było wniosku, nie było wyceny, nie było żadnych dokumentów wyrażających zgodę nawet, bo mam informację o tym, że Rada Ministrów nie podjęła uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie, tylko jest notatka z protokołu. Notatka z protokołu nie jest dokumentem. Mecenasie, naprawdę, jeszcze raz powtarzam. Nie jest, żeby zapewnić standard rzetelnego postępowania, najpierw sąd rozpoznaje wnioski formalne. Wniosek dowodowy jest wnioskiem formalnym, jeśli pan go tak określił. Pan teraz przystępuje do merytorycznego wystąpienia, a na tym etapie my jeszcze nie jesteśmy. Czy jest jakiś dokument, czy jakiegoś dokumentu nie ma, albo jest dokument, który mówi co innego niż powinien pana zdaniem mówić. Albo zdaniem kogo innego, tak? Ministerstwo Aktywów Państwowych potwierdziło, że tylko jedna uchwała, ale, ale to będzie przedmiot państwa wystąpień przed sądem, jak przejdziemy do tego etapu. Najpierw sąd złoży krótkie sprawozdanie, żeby nie przedłużać, a potem będziecie państwo w swoich wystąpieniach prezentować argumenty, które pan zdaniem sąd powinien wziąć pod uwagę, żeby podjąć prawidłową decyzję w tej sprawie. Ale na tym etapie jeszcze dziś nie jesteśmy. Rozumiem, Wysoki Sądzie. Dlatego jest bardzo istotna sprawa zabezpieczenia praw i roszczeń poprzez zakaz obciążania majątku PGNiG-e przez inne podmioty, dlatego że dążą do nieodwracalnych skutków prawnych, braku możliwości uchylenia nieważnych decyzji, nieistniejących uchwał. W zasadzie Wysoki Sądzie, sytuacja jest tego typu, że uchwała nie istnieje, bo została oparta na podstawie nieistniejących dokumentów, na podstawie dokumentów nieważnych. Dobrze, zabezpieczenia majątkowego można dokonywać w ramach postępowania karnego, które faktycznie jest prowadzone. Ja rozumiem, dlatego sprawa jest tak inna. W tej chwili, no ale byśmy, gdyby sprawa przebiegała w sposób taki, jaki powiedzmy sobie wyobrażałem, to być może dziś byśmy przeszli do tego etapu. Wysoki Sądzie, sąd nie umożliwi mi dostępu do dokumentów, dlatego że to wymaga zgody prokuratury. Ale być może prokurator taką zgodę wyrazi. Natomiast gdyby Wysoki Sąd wyraził zgodę na zapoznanie się z tymi dokumentami, tylko pod tym kątem, ja czy istnieje uchwała Rady Ministrów? Ja już panu to tłumaczyłem.
Panu tłumaczyłem. Tajemnica śledztwa to jest inne śledztwo. Nie to, którego dotyczy postępowanie sądu. Wszyscy urzędnicy działają na podstawie jakichś formalnych decyzji. Jest decyzja o podjęciu konkretnego postępowania karnego. I w tej sprawie spotykamy się właśnie dlatego, że prokurator powiedział, że nie będzie prowadził postępowania karnego. Natomiast prowadzi równolegle inne postępowanie. Sąd wypożyczył te akta, ponieważ prokurator nie może odmówić dostępu, to prokurator określa, kto do tych akt będzie miał dostęp. Nie sąd. Sąd nie ma takiej możliwości prawnej, żeby ingerować w tajemnicę śledztwa w innym postępowaniu niż to, które jest przedmiotem rozpoznania, tak jak jest to w tej sprawie. Tak, to tak wygląda w każdym innym postępowaniu. Nawet w postępowaniu, jeżeli na przykład jest wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania w danej sprawie, to i strona się chce zapoznać, to sąd i tak się pyta prokuratora o to, czy wyraża zgodę, a jeżeli tak, to w jakim zakresie. Bo wtedy prokurator też może wyrazić zgodę, ale na jakiś tam zakres. Jeżeli w takim, prokurator taką zgodę wyraża, to w takim zakresie sąd udostępnia te akta. Wysoki sądzie, ja to oczywiście... Taka jest procedura. Ja sądy kapturowe! Ja oczywiście rozumiem, wysoki sądzie. Czy chce pani brać udział w posiedzeniu? Czy chce pani brać udział w posiedzeniu? Słucham. Ta pani, która wydaje tutaj okrzyki. Już nie będę. Publiczność, proszę państwa, jest od tego, żeby się przysłuchiwać. Sąd, wychodząc naprzeciw stanowisku pokrzywdzonego, umożliwił państwu wzięcie udziału, więc proszę to uszanować. Jeżeli emocje nie pozwalają państwu zachować spokoju i ciszy, to proszę opuścić salę. Sąd przyjmie każdą krytykę ze strony państwa, jeżeli się państwu nie podoba. Ja mówię, jak wygląda procedura, a sąd ma stosować przepisy prawa, krótko mówiąc. Jeżeli mogę, wysoki sądzie, tak? To chciałem tylko wyjaśnić, że podstawową kwestią jest fakt nieistnienia uchwały i z powodu braku dokumentów, których, dobrze, których nie ma. Panie prezydencie, ale pan wraca cały czas do tego samego. Mówię, ja panu tłumaczę i państwu też tłumaczę, jak wygląda postępowanie i na czym polega ta czynność, w związku z którą się tutaj spotykamy. Żeby nie było żadnych niedomówień i państwo nie wiedzieli, na czym będzie polegało to, czym się sąd będzie zajmował. Panie mecenasie, to jest argument, jeszcze raz, to jest argumentacja merytoryczna. Na razie jeszcze do tego etapu nie doszliśmy. Jeżeli pan będzie na piśmie składał stanowisko z licznymi załącznikami, teoretycznie być może będzie pan chciał, żeby sąd któreś te dokumenty zaliczył, czy przeprowadził z nich dowód na jakąś okoliczność, którą będzie pan chciał wykazać. Wysoki sądzie, to ja prosiłbym. No bo zwykle to tak jest, że jeżeli strona dołącza jakiś dokument, to chyba chce, żeby sąd coś z tym dokumentem zrobił, a nie tylko sobie poczytał, prawda? Tak, to ja wnioskowałbym do sądu, żeby sąd zobowiązał Radę Ministrów do przedłożenia oryginałów dokumentów, na podstawie której zostały podjęte decyzje. Uchwały Rady Ministrów na zgody na połączenie. Oryginały. Lub uwierzytelnione dokumenty, odpisy. Na jakich zostały? Podjęta uchwała o wyrażeniu zgody na połączenie. Wniosek. Wniosek o połączeniu. Nie, sekundę. Oryginały. Pani Kaju, jesteśmy w przepisie. Wnosi o zobowiązanie prezesa Rady Ministrów oryginałów dokumentów, na podstawie których została podjęta uchwała w sprawie połączenia PGNiG z Lotosem. Została podjęta uchwała prywatnego przedsiębiorcy Orlenu z udziałem 31% Skarbu Państwa ze spółką Skarbu Państwa PGNiG posiadającą 71% własności Skarbu Państwa. PGNiG ze spółką Lotos.
z Orlem. Pelenidem z Orlem. Na Lotosie. Nie. Tak? Tak, tak. Pomyliłem się, ale to mówię o Orlenie i Pelenidzie. Panie mecenasie, dobrze. Zrobimy tak. Proszę cię, Dziekon, czy ja mógłbym... Jedno zdanie tylko. Proszę. Wysoki Sądzie. 26 września Rada Ministrów podjęła decyzję, na to nie mamy dokumentów, w sprawie zbycia akcji, w sprawie podjęcia uchwały o połączeniu, to jest jedna, druga, w sprawie zbycia pewnego pakietu akcji. I to zostało podjęte w innym w stanie prawnym, gdzie Skarb Państwa po połączeniu miałby ponad 50% udziału, czyli miałby pozycję dominującą. Po tym fakcie 26, 20... Dobrze, ale... Niech pan nie posłucha. Niech pan nie posłucha, bo my się tutaj nie rozumiemy, co jest istotą tej sprawy. Istotą tej sprawy nie jest to, czy jakiś dokument jest, czy jakiegoś dokumentu nie ma, bo w tej sprawie z pana zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez konkretne osoby, to jeszcze nie ma żadnego postępowania karnego, bo prokurator odmówił jego wszczęcia. I pan to skarży, podnosząc argumenty różne. Pana pełnomocnik teraz domaga się, żeby sąd prowadził jakieś postępowanie dowodowe w nieistniejącym postępowaniu karnym. Czy to jest dla pana zrozumiałe? Tak. My mamy się tutaj zająć tym, czy decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa jest trafna, czy nietrafna. To nie będzie polegało na tym, że sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe, żeby wykazać, że przestępstwo miało miejsce, bo to nie jest rola sądu na tym etapie. Postępowania przygotowawcze prowadzi oskarżyciel publiczny, prokurator. To on gromadzi dowody, ocenia je i jeżeli uzna, że jest przestępstwo, sporządza i wnosi do sądu akt oskarżenia. Jak uzna, że nie ma przestępstwa, wydaje postanowienie o umorzeniu, które jest zaskarżalne potem. Na razie prokurator powiedział, że w ogóle jego zdaniem to z lektury zawiadomienia i dokumentów dołączonych nie ma jego ocenie nie ma takiego przestępstwa, w których pan pisze, że ono istnieje. No, dlatego wysoki sądzie... Taka jest, panie mecenasie, bo my się nie rozumiemy. Pan chce, żebym ja prowadził postępowanie dowodowe w nieistniejącym postępowaniu karnym. Nie, ja chciałbym, żeby sąd zobowiązał prokuraturę do zebrania tych dokumentów, dlatego że... No nie, napisał pan, żeby sąd wystąpił do prezesa na no, sąd wystąpił o dokumenty lub ewentualnie nakazał takie wystąpienie prokuratorowi, który prowadzi postępowanie, albowiem zgromadzone dokumenty w sprawie pomijają wszystkie merytoryczne dokumenty. Opiera się prokurator tylko na kodeksie spółek handlowych. Nie ma dokumentów potwierdzających wolę właściciela. Panie mecenasie, czyli... znowu wracamy do tego samego. Pan wnosi, już pan wygłasza stanowisko co do merytorycznej decyzji, a jeszcze na tym etapie nie jesteśmy w tym posiedzeniu. Ja rozumiem, wysoki sądzie, tylko chcę wskazać na uchybienia związane z podstawą. Ale będzie miał pan tą okazję, jak dojdziemy do tego etapu. Będzie pan mógł wszystkie uchybienia pani prokuratora, czy tam prokuratury wskazywać. Na razie, jak mówię, jesteśmy na rozstrzyganiu kwestii formalnych. Jak na przykład udział mediów jest kwestią formalną, którą rozstrzygnęliśmy. Teraz przechodzimy do kolejnej kwestii wniosków dowodowych, jakie pan złożył. Zanim sąd podejmuje decyzję, to zwykle się zapoznaje ze stanowiskiem stron, oskarżyciela publicznego i pana, i panów obu. Panowie cały czas wygłaszacie oświadczenia, które już dotyczą merytorycznego aspektu tej sprawy. Tylko ja bym chciał, żebyśmy sobie uświadomili wszyscy, jaki jest przedmiot tego postępowania. To znaczy, czy decyzja o odmowie wszczęcia postępowania karnego jest trafna, czy nie. A nie tego, czy przestępstwo zostało popełnione, czy nie zostało, bo to dopiero będzie przedmiotem tego postępowania, jak sąd uchyli decyzję prokuratora. Jak jej nie uchyli, to nie będzie
żadnego postępowania. Ja to rozumiem, wysoki sądzie. No, ale nie. Dlatego, co właśnie nie wiem, czy to jest dostatecznie zrozumiałe. Wysoki sądzie, żeby sąd miał poczucie, że umożliwił wszystkim stronom, czyli również panom, sformułowanie właściwej argumentacji, to jest kwestia zapoznania się z tymi materiałami. Ponieważ trzeba będzie wystąpić do prokuratury o to, by ewentualnie się określiła, czy wyrażając zgodę na udostępnienie, znaczy o dostęp tutaj stronom do tych dokumentów, jeżeli tak, to w jakim zakresie, no to chociażby ta kwestia, jak również rozpoznania pana wniosku, z którym się muszę zapoznać, bo dostałem je autentycznie już 4 minuty przed godziną 9:25. A spotkaliśmy się miesiąc temu. Właśnie po to, żebyśmy dziś mogli umożliwić pokrzywdzonemu uargumentowanie i podjęcie decyzji. I to właśnie wszystko do tego zmierza. Z mojej strony, żebyśmy my mogli się merytorycznie do tego przejść, ale dziś tego nie jesteśmy w stanie zrobić, dlatego że sąd najpierw musi zapoznać się z tym, co pan napisał. No mam, jeżeli mam traktować poważnie to, co pan pisze, to muszę się z tym zapoznać. Wysoki sądzie, to ja mam tylko jedno pytanie do pani prokurator. Czy pani prokurator widziała zgodę Rady Ministrów na połączenie w ten sposób, żeby Skarb Państwa miał 49,9% udział w spółce? Dobrze, proszę pana. Pani prokurator nie odpowie na to pytanie. Ale jeszcze jak będzie, ja tylko jedno zdanie, bo to nie ma tak znaczenia, ale ja też, żeby było... Proszę Państwa, na posiedzeniu strony argumentują swoje stanowisko, a nie rozmawiają między sobą. Jeżeli Pan chce się dowiedzieć, Pani Prokurator, to jeżeli Pan ją poza salą będzie pytał o to, to możecie Państwo sobie, i będą za ogólną zgodą, możecie Państwo rozmawiać na jakikolwiek chcecie temat. Ja proszę sobie jedno zdanie, tylko można? Jedno zdanie. Proszę, jedno zdanie. Proszę Wysokiego Sądu. Sprawa 0,2% to jest sprawa o fundamentalnym znaczeniu dla suwerena. Albo spółka ma pozycję dominującą i ma 50,1, albo nie ma pozycji dominującej i ma 49,9. To jest właśnie ten cały krytyczny moment w tej całej sprawie. Dobrze. Ja wszystko to rozumiem. Ja to wszystko rozumiem. Czy możemy przejść do ustalenia terminu kolejnego posiedzenia? Tak. Dobrze. Mam nadzieję, że zostałem właściwie zrozumiany. Chodźmy. Proszę sobie spocząć. Dla Państwa, zaraz jak znajdziemy tą samą salę, prawdopodobnie będziemy się w takiej samej formule spotykali jak dziś. To jest listopad, tak? 230, a wcześniej 230 jest gdzieś, ale też jest gdzieś. 230, tak? Tak, ale wcześniej. Proszę powiedzieć, czy nie było jakiejś pisali zastępczej, nawet z mniejszą ilością, żeby tylko weszły media to mogły transmitować tu na żywo. Bo głównie nam chodzi o przekaz dla społeczeństwa również i gdyby była taka sala na przykład z 9 osobami i która by przyspieszyła posiedzenie, to byśmy o to tu wnosili. No ale pozostali Państwo też chcą brać udział. No tak, ale dla dobra sprawy, bo uważam, że czas jest kategorią tutaj ekonomiczną, jest bardzo ważną. I tutaj zależy nam na tym, żeby jak najszybciej doszło do tego rozstrzygnięcia. 30 listopada. Cała Polska, to nie tylko pan, nie tylko pan, nie tylko. Tak. Tylko cała Polska jest pokrzywdzona. Ale pan tylko prowadzi.
On założył prawdę. To pewnie ja będzie Krzysztof jako oskarżyciel, to wystarczy, że sobie obejrzymy. Nie, chcemy jawnej rozprawy. Jawnej rozprawy. Oczywiście, że ja. To jest karny sąd. Tylko ja. Jawne rozprawy. Zgodnie z prawem. Dokładnie, są zarządzi, ale to nie jest rozprawa, to jest posiedzenie, są zarządzi jego jawność, więc jeżeli ktoś chce brać udział, to są tu dostępny, czy nie wiem ile, 230, pewnie trochę mniej, ale ponad to się nie jest mała sprawa. Tak jest. Proszę Państwa, co do zasady, każde posiedzenie, znaczy nie wszystkie, ale to akurat należy do posiedzeń niejawnych co do zasady. Sąd, wychodząc naprzeciw zainteresowaniu społeczeństwa, stanowisku tutaj skarżącego, zarządził jawność, bo sąd nie ma nic do ukrycia, krótko mówiąc, w tej sprawie. Dlatego się spotkamy 30 listopada o godzinie 9.30, sala 230. Tam jest więcej jak 9 miejsc, przynajmniej mam taką nadzieję. Tak jak poprzednio, sąd zarządzi biletowany dostęp. Także panowie z mediów też będą się musieli zmieścić w tym limicie. Miałbym tylko prośbę, żeby po prostu, tak jak pan emisja TV, po prostu wcześniej przysłał pocztą elektroniczną maila, którego ja otrzymałem, bo pan do wydziału przysłał, prawda? Tak. Bezpośrednio nie do wydziału prasowego. Nie. Bo, bo wydaje mi się, że oddział prasowy po prostu nie wie, której sprawy dotyczą te zgłoszenia. Ale napisałem sygnaturę, tak? Tak, wszystkie, mogę okazać tego maila. W każdym razie dostałem tylko zgłoszenie od emisji, bo ja potem do oddziału prasowego przesłałem to, żeby ewentualnie stanowisko zajęli. Ja wiedziałem o tym, że przynajmniej jeden przedstawiciel mediów środków masowego przekazu będzie obecny. Czyli na biuro podatku, tak? Nie, pocztą elektroniczną, tak jak pan z emisja TV. To jest taki ogólny e-mail po prostu taki do sądu. E-mail udziałowy. No tak, możecie i napisać po prostu, że chodzi o akredytację w sprawie. Jeszcze dzwoniłem, żeby potwierdzić, ale potwierdzenie przyszło na mail. Numer telefonu, tak, dokładnie. Pocztą elektroniczną się możemy komunikować. Wysoki sądzie, ale już dzisiaj można orzec, że dostaniemy tą akredytację, jak się zapiszemy? Sytuacja jest taka, jeżeli jest posiedzenie jawne, a jest, to się stosuje ten artykuł 357, paragraf pierwszy, który ma takie brzmienie, to już Państwu zacytuję na przyszłość, żebyście wszyscy wiedzieli. Sąd zezwala przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie za pomocą aparatury utrwalającej obrazu dźwięku, tu jest w przebiegu rozprawy, ale to się odpowiednio do posiedzeń stosuje jawnych. Więc brzmienie tego przepisu wskazuje, że sąd nie ma możliwości odmowy. Tylko po prostu zezwala, tylko może określić warunki. Te warunki określiliśmy przez odwołanie się do przepisu artykułu 13 ustawy prawo prasowe. Tak? Zakładam, że Państwu jest ono znane. Jeżeli się Państwo paracie, że tak powiem, przekazywaniem do nieoznaczonego kręgu ludzi informacji. Więc taka zgoda będzie udzielona, no, bo nie ma innej możliwości, jak posiedzenie jest jawne, a jest jawne. Wysoki sądzie, ja mam pytanie, czy na podstawie tych dokumentów stanowiska nie zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że jednak prokuratura nie wykonała wszystkich czynności, nastąpiło naruszenie artykułu 9 KPK w związku z 297 paragraf punkt 1 oraz punkt 4 KPK. Czy to już nie wystarczy do nakazania prokuraturze? Panie pełnomocniku, na razie jak powiedziałem, jesteśmy na kwestiach formalnych. Sąd nie ma wpływu na to, jakie pana wie podejmuje, jakie pan czy pana mocodawca podejmujecie decyzje procesowe. To jest pewien proces. Jeżeli ktoś pisze wniosek, to znaczy się czegoś domaga od sądu. Sąd musi to żądanie ocenić, czy ono jest trafne, czy słuszne, czy jest, ma znaczenie dla rozstrzygnięcia, czy jest możliwe do przeprowadzenia, a przede wszystkim, czy to ma w odniesieniu do przedmiotu tego postępowania takie znaczenie, by to było istotne, krótko mówiąc. To wymaga zapoznania się z tym, co pan nam tam przedłożył, jeżeli mamy się poważnie traktować.
Ja, Wysoki Sądzie, ja rozumiem, ale tu podstawa kwestia to jest to, czy... I jeżeli pan teraz się domaga ode mnie, żebym ja podjął decyzję jeszcze przed zapoznaniem się stanowiskiem stron, to panu powiem, że nie taki, że się pan tego ode mnie teraz nie dowie. Sąd jak umożliwi stronom w takim zakresie, jaki to będzie możliwe, ocenę i uargumentowanie swoich stanowisk, podejmie decyzję, da wyraz temu postanowieniu. Tylko czy sam fakt braku zgody właściciela na przeniesienie majątku... Ja już panu na to odpowiedziałem. Ja panu inaczej na to nie odpowiem. Sąd na koniec swoją decyzję ogłosi. Będzie pan wiedział, jaką sąd podjął decyzję. I dlaczego? Bo pan sąd będzie musiał tą decyzję na piśmie uzasadnić. Teraz ja panu nic na ten temat nie powiem. Dobrze, na podstawie artykułu 97 KPK 0. Ustalenia możliwości zapoznania się z... Wysoki Sądzie, czy mogę jedno zdanie? Sekundę. Sekundę, zaraz. Pokrzywdzonego i prawnomocnika. Pokrzywdzonego i jego pełnomocnika zapoznaje się z wypożyczonymi materiałami śledztwa w sprawie o sygnaturze 3041-3DS.28.2023, jak również umożliwienia zapoznania się z wnioskami dowodowymi pełnomocnika oskarżyciela publicznego. Brak terminu wpisane do dyspozycji, aby braku terminów i sali do dyspozycji przewodniczącego, tak aby przynajmniej, znaczy w jak najszerszym zakresie umożliwić udział w posiedzeniu publiczności z przedstawicielem środków masowego przekazu. Wyznacza kolejny termin posiedzenia. Na dzień 30 listopada 2023, godzina 9.30, sala 230. Wysoki Sądzie, mogę w imieniu wszystkich zgromadzonych, bo jestem przewodniczącym zgromadzenia. Czy Wysoki Sąd może tutaj Państwu wytłumaczyć jedną rzecz? Bo ja trochę się na prawie znam i widzę, że są prawnicy i tak dalej. Rozumiem, że prokuratura umorzyła sprawę, tak? Czyli ile się zebrała dokumenty, czy nie zebrała, to jest ich sprawa. To jest ich sprawa, czy oni zebrali, czy nie zebrali, czy mają uchwałę Rady Ministrów, czy nie mają, prawda? I przedstawili określone dokumenty, rozumiem, Wysokiemu Sądowi. Wysoki Sąd powinien prowadzić to sprawę. A nie czekać, czy oni zebrali, czy nie zebrali, czy dali, czy wyciągnęli, czy jeszcze coś innego. To jest ewidentne przedłużanie całej rozprawy. Ewidentne. Więc może Wysoki Sąd swojej łaskawości wytłumaczy, tak, tutaj szefom organizacji różnych partii i tak dalej, o co właściwie w tej sprawie chodzi, bo Państwo przedłużacie to wszystko, tak? Proszę Pana, przedłużacie, co do tego nie ma wątpliwości w ogóle, bo tłumaczenie w sprawie, która dotyczy całego narodu, okradania narodu, tym, że salę macie czy nie macie, czy jest duża czy mała, to jest po prostu śmieszne, niepoważne, Wysoki Sądzie. Więc proszę mi wytłumaczyć i tu ludziom wytłumaczyć, dlaczego nie prowadzicie rozprawy, jeżeli prokuratura umorzyła. To jest ich sprawa, na jakiej sprawie, w jaki sposób umorzyła. Na dokumenty czy nie. Dlaczego Wysoki Sąd nie chce prowadzić? Dlaczego? Proszę tym ludziom to wytłumaczyć. A może się pan przedstawić? Tak, Wojciech Kownowski, jestem liderem partii Zjednoczeni Ponad
podziałami i jestem szefem zgromadzenia. Dlaczego sąd nie prowadzi rozprawy? Nie, Wysoki Sąd ma powiedzieć tutaj narodowi, dlaczego nie prowadzi, bo to, co Wysoki Sąd mówi, jest zupełnie nielogiczne. Co na co wchodzi, co prokuratura sobie wzięła, czy nie wzięła do swojej decyzji? Brawo. Wysoki Sądzie, to jest zbyt poważna sprawa, żeby Wysoki Sąd podchodził do tej sprawy, zupełnie traktował nas jak dzieci. Tłumaczył coś, czego dzieciak z pierwszej klasy lepiej by zrozumiał. Dlaczego nie prowadzicie tej sprawy? Dlaczego nie prowadzicie tej sprawy? Tylko odwlekacie w czasie, podejmowane są określone decyzje finansowe innych tych spółek i za chwilę Wysoki Sąd powie, że już nie można nic zrobić, bo za daleko wszystko poszło. Tak nie może być. Czy Wysoki Sąd rozpatruje to w interesie narodu, obywateli, czy jakiejś instytucji, która jest chroniona, czy prowadzona przez osoby, które nie powinny być prokuratorami, czy generalnymi prokuratorami. Proszę, proszę Wysoki Sądzie wytłumaczyć ludziom, dlaczego tak się dzieje. Nie tłumaczył Wysoki Sąd. To tłumaczenie jest dzieci na to. To nie jest tłumaczenie. Czy sobie prokuratura coś robiła, czy nie robiła, czy jeszcze coś. Proszę wytłumaczyć, bo ludzie czekają. A wy czemu nie chcą wiedzieć, czy jaliśmy? A dlaczego, tak nie może a dlaczego być. Pani z prokuratorem nie może odpowiedzieć na pytanie, czy ten dokument jest, czy nie? Oczywiście. Czy są proste, jako podobne pytanie. Już. Czy to jest zabawa? Czy chodzi o biliony złotych, które chcą nam ukraść? Tak? Jak to może być w Wysoki Sądzie? Że sobie łączą się spółki, prawda? Nie mają tu uchwały Rady Ministrów. A Wysoki Sąd tutaj jakiś tajny coś, czy prokuratura coś mówi, czy nie mówi, czy daje, czy pozwala cieszy coś innego. No przecież tak nie może być Wysoki Sąd. To nie jest tak, że Wysoki Sąd tutaj wszystko może. Proszę pana. Proszę państwa, czy chcecie brać udział naprawdę w tym posiedzeniu? Tak. Ale Wysoki Sądzie, ja pytam się grzecznie w imieniu wszystkich ludzi. Proszę państwa, ja chcę tylko powiedzieć jedno, to nie jest wiec. To nie jest wiec, ja nie mówię wiec, ja nie namawiam go niczego. Pan robi... Ja proszę o wytłumaczenie ludzi. Pana, ale albo pan tam? Zaraz opuści tą salę, bo... Tak, ja zaraz opuszczę. Bo sąd już podjął decyzję. Proszę wiesz, jak tłumaczyłem przez 40 minut, na czym polega to postępowanie i jaka jest rola sądu. Sąd się myli wtedy. Proszę Wysokiego Sądu, ja tylko pana, no to jest pana ocena. Proszę sądu. Ale nie, ja to jest ocena narodu. Proszę sądu, jako jedno słowo do zrozumienia. Proszę państwa, pan Kolnowski powiedział to, co powiedział i zakończmy na tym i nie jest stanowisko słusznie podkreślone i zostawmy i bądźmy już i spokój. I Wojtek odbieram ci głos. Nie będzie za chwilę odbaczyć. Wojtek odbieram ci głos. Okay. I wszystkim na razie. Zostawmy teraz do decyzji. Ale tak nie może być. Ale przepraszam. Jedynie ale proszę o spokój. Naprawdę proszę o spokój. Bo ja sam poproszę, żeby państwo, ci, którzy zakłócają, żeby wyszli. Mam prośbę do Wysokiego Sądu. Jeśli ta rozprawa, to dzisiejsze posiedzenie skończy się za chwilę, czy bardzo bym Wysokiego Sądu, dla uszanowania nas wszystkich, żebyśmy tu mogli na pół godzinki zostać i powiedzmy, żebym ja tutaj mógł na tej sali przekazać swoje stanowisko, to chciałem dzisiaj niby przekazać jakby sądowi, żeby to przekazać tutaj, bo całe społeczeństwo czeka na te stanowiska. I to będzie, jeśli sąd by był taki łaskawy, to bardzo prosimy o udostępnienie nam tej sali na pół godziny przed następnym posiedzeniem je uczcimy. I tu ja gwarantuję za zachowanie spokoju i tak dalej. Że będziemy siedzieli w sali narad. Będzie pan mógł zająć to stanowisko. Także tutaj w tej sali. Dobrze? Ja będę siedział w pokoju, także pół godziny, tak? Mamy 9:42. Kolejne posiedzenie mamy 30 listopada, tak? I proszę, żeby wnioski dowodowe były złożone naprawdę przynajmniej z dwutygodniowym najdalej wyprzedzeniem przed posiedzeniem, tak? To też jakby te wnioski nasze dowodowe będą też zależały... Nie, żebyśmy nie byli zaskakiwani tym, że wnioski dowodowe są dostarczane przed terminem wyjścia na salę.
Rozumiem. Spotkaliśmy się raz już w sierpniu. Omawialiśmy kwestie techniczne, żebyśmy dzisiaj mogli tą sprawę rozpoznać. I ja proszę, apeluję do, tutaj do, przede wszystkim do pana pełnomocnika, żeby naprawdę nie formułował wniosków na ostatnią chwilę dowodowych. Ja zakładam, że państwu ta sprawa jest doskonale znana, więc te wnioski można było już dawno sformułować. Ta sprawa, jak tu już doszliśmy, nie toczy się od 2 tygodni. Jest w sądzie jest od miesiąca, tak? A pewnie w prokuraturze była jeszcze trochę wcześniej. A państwu tylko chciałbym nadmienić, tylko proszę, żebyście się państwo naprawdę zastanowili nad tym, co chcę powiedzieć. Postępowanie karne i sąd, który działa w ramach tej procedury, ma ustalić, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Jeżeli dojdzie do rozprawy, to tłumaczyłem. Na razie sąd podejmuje decyzję w postępowaniu, którego karnego jeszcze nie ma prokurator, bo jego wszczęcia. Ale postępowania przygotowawczego nie prowadzi sąd, nie prowadzi czynności dowodowych. Sąd prowadzi dopiero czynności, co do zasady, po tym, jak otrzyma od oskarżyciela publicznego albo oskarżyciela subsydiarnego akt oskarżenia, w którym on wskaże te dowody, które jego zdaniem przemawiają za tym, że przestępstwo miało miejsce. I rozpoznaje te wnioski dowodowe. Czyli odtwarza jakby te dowody w takim zakresie, w jakim domaga się tego strona, która żąda uzyskania wyroku skazującego za przestępstwo konkretną osobę. Na tym to polega. A nie, proszę państwa, na tym, żeby sąd karny zmieniał coś, co już miało miejsce w przeszłości. Co do zasady zajmujemy się przeszłością. To, jaką decyzję podjął i jaką motywacja nim kierowała. To nie jest, proszę państwa, taka sprawa, bo ja nie wiem, czego się państwo domagacie. Dokumentu. Wysoki sądzie. Domagacie się, proszę państwa, według mnie to wystąpienie świadczy o głębokim niezrozumieniu tego, czym sąd się zajmuje. Ale to jest moja ocena. Wysoki sądzie, tak. Ja naprawdę proszę, żebyście państwo przemyśleli to. Pełnomocnik na pewno będzie to w stanie przedstawić, czym się sąd zajmuje. Mamy się teraz zająć tym, czy prokurator słusznie zrobił, odmawiając wszczęcia śledztwa na skutek zawiadomienia pokrzywdzonego. Ale panie sędzio, przepraszam bardzo. To jest istota tej sprawy. I sąd będzie się tylko tym zajmował, proszę państwa. Ale panie sędzio, jak pan nie ma wszystkich dokumentów, to jak pan może orzec? Proszę państwa, jeżeli postępowania karnego jeszcze nie ma, a ktoś twierdzi, że popełnione zostało przestępstwo, to na tym etapie zwykle czegoś nie ma. Nie ma jeszcze wielu dowodów. To jest normalna rzecz, to nie jest nic nadzwyczajnego. Ale żeby ocenić, czy trzeba prowadzić postępowanie przygotowawcze, czy go nie prowadzić, to nie są konieczne uzyskania ton dokumentów, proszę państwa. To nie jest kwestia uzyskania ton dokumentów, zanim się zacznie procedurę wszczęcia postępowania karnego. Bo to postępowanie może się na różnych etapach w różny sposób zakończyć. Tylko jest kwestia tego, czy rzeczywiście prokurator słusznie zrobił, że nie chce prowadzić w tej sprawie czynności dowodowej. To o to chodzi w tej sprawie, proszę państwa. O to tylko chodzi. I strony mają przekonać sąd, że ich decyzje w tej sprawie, pani prokurator, że ta decyzja była słuszna, a pełnomocnika, że ta decyzja jest niesłuszna. I prokurator powinien prowadzić czynności dowodowe i te dowody gromadzić. Natychmiast i niezwłocznie. Proszę państwa, bo prokurator tego podjął decyzję o odmowie wszczęcia i tego dotyczy to postępowanie. Czyli strona skarżąca chce przymusić prokuratora do tego, żeby podjął czynności dowodowe przez sąd. I żeby sąd podjął tą decyzję, to muszą być, jak mówię, spełnione pewne standardy. To jest drugie spotkanie w tej sprawie, które sąd okręgowy niezwłocznie wyznaczył po tym, jak ta sprawa wpłynęła. W czerwcu, koniec czerwca, proszę państwa. Więc termin na koniec sierpnia to nie jest naprawdę, zważywszy na wagę tej sprawy, to nie jest naprawdę odległy termin.
mając świadomość tego, co on uwzględnił wnioski stron, zresztą prokurator temu nie oponował, żeby była jawność, żebyście Państwo mieli dostęp. Ale uważam, że jeżeli robicie Państwo z tego wiec i wystąpienia, że sąd coś powinien zrobić, to nie jest to ani czas, ani miejsce. Możecie Państwo tego wystąpienia formułować do przedstawicieli mediów. Ocena tego, co sąd powinien, a co nie, należy do Państwa, nie nic do tego. Ale uważam, że to nie jest to nie jest by to dobrze sformułować. Naprawdę proszę o spokój. To nie jest znaczy, może tak, to świadczy o tym, że to, co mówiłem przez 40 minut, na czym polega to postępowanie, jest niezrozumiałe, krótko mówiąc, dla Państwa. No, taki jest mój wniosek, że nie byłem w stanie tego Państwu tłumaczyć, chociaż się starałem jak najlepiej umiałem. Dziś spotkamy się, proszę Państwa, tak jak sąd wskazał w postanowieniu, 30 listopada w sali 230. Chyba że będzie możliwość wynalezienia jeszcze większej sali. Ale jak nie będzie, to będzie to sala 230. Na takich samych zasadach jak dziś. Postępowanie będzie jawne i mam nadzieję, że przejdziemy do meritum. Będziemy, już tam żadnych innych posiedzeń nie będę wyznaczał, więc mam nadzieję, że do godziny, od godziny 9.30 do 15.00 nam się uda zakończyć to i podjąć decyzję merytoryczną, tak? Tak, to jest. Dziękuję. Ma Pan pół godziny na te wystąpienia tutaj na sali. Ale ja jedno zdanie jeszcze. Tylko zachodzi taka okoliczność, że prokuratura dla dobra śledztwa nie może ujawnić pewnych dokumentów, to ja mam pytanie, czy sąd może skierować do prokuratury prośbę taką, że ja jestem gotowy podpisać klauzulę poufności, nie ujawniać tych informacji, po to, żeby jako skarżący miał pełną dokumentację, jakie ma stanowisko prokuratora. Proszę Pana, tajemnica śledztwa oznacza, że jeżeli nawet Pan dostanie dostęp do tych dokumentów, to i tak nie będzie Pan mógł ich ujawniać. To ale powinien się przygotować lepiej do obrony. Jeżeli pan uzyska dostęp, to będzie się pan mógł zapoznać z tymi materiałami śledztwa, to nie może pan, to jest przestępstwo. Jeżeli pan by to ujawnił, tak? Czyli nie, dopiero etap sądowy jest jawny. Etap wcześniejszy w śledztwie nie jest jawny, chyba że prokurator zdecyduje inaczej. Jeżeli nie zdecydował, to nie jest rola sądu, bo to wynika z przepisów, tak? Więc jeżeli Pan dostanie dostęp do tych materiałów, to i tak nie będzie Pan mógł na ten temat, co Pan tam wyczytał, mówić, krótko mówiąc. Ale pozwól mi się lepiej przygotować na tak, dokładnie tak. Będzie Pan mógł uargumentować to stanowisko do sądu w tej sprawie, tak? Czy to tak. Pana zażalenie pana pełnomocnika powinien sąd uwzględnić, tak? To właśnie to temu to służy. Ale przez to, że prokurator wyrazi zgodę na udostępnienie w części czy w całości tych materiałów, to nie oznacza, że będzie Pan mógł je ujawniać komukolwiek dookoła, tak? Rozumiem. Dlaczego to ma być takie tajne? No finansuje prokuraturę, jest instytucją finansowaną i powołaną przez polski naród. Rola sądu nie jest żąda. Ale proszę, Ewa, naprawdę proszę o spokój. Bo to nic nie wnosi. Rolą sądu jest stosować przepisy ustawy. A nie dyskutować z tym. Proszę Państwa, proszę uszanować wolę Pana Pytko. Tak. Proszę Państwa. Ja Pan Ludowy. Jeszcze raz powiem. Sąd, rolą publiczności jest przysłuchiwanie się, a nie wygłaszanie czy też wykrzykiwanie jakichś haseł. My się tutaj nie spotykamy, proszę Państwa, po to, żeby dać wyraz swoim emocjom czy ocenom tego stanu. Państwo, dlatego jest jawne, żebyście się przysłuchiwali temu, co mają stronę do powiedzenia. Taka jest rola publiczności. I ja proszę, żebyście to Państwo uszanowali. Tak to zostało pomyślane, żebyśmy mogli w sposób
sprawny dojść do konkluzji. Jeżeli będziecie Państwo wyrażali tego typu emocje w trakcie, będzie to tylko i wyłącznie przedłużało postępowanie, bo będę zmuszony do tego, żeby dbać o spokój i porządek na sali. Takie jest moje zadanie. Ponieważ dzisiaj merytorycznie nie przystępujemy do rozpoznania tej sprawy, ja starałem się Państwu to tłumaczyć, ale jeszcze raz powiem, na czym polega posiedzenie. Umożliwia się wystąpienie prokuratora jako tej strony, która podjęła decyzję zaskarżoną i temu, który to zaskarżył tą decyzję, czyli panu Tytko. I chciałbym, żeby sąd mógł się w spokoju i w skupieniu zapoznać z tymi stanowiskami. Niezależnie od tego, czy się Państwo zgadzacie z którymkolwiek ze stanowisk, czy nie. Więc dziś sąd się zwróci do zarządzam, żeby się zwrócić do prokuratury o to, żeby prokurator określił, czy w tej sprawie z akty pożyczonych wyraża zgodę na udostępnienie pełnomocnikowi skarżącemu, a jeżeli tak, to w całości czy w części. Jeżeli nie, no to sąd poinformuje, że nie została wyrażona zgoda, no i wtedy spotkamy się, prawda, panowie będą musieli tę argumentację wygłosić już bez rektury aktu. I rozpoznamy te wnioski dowodowe po tym, jak się sąd zapozna. To do pani prokurator, tak? Bo nie wiem, czy to jest to samo. Prawdopodobnie to jest to samo, co jest w aktach. Tak. Jak pan pełnomocnik to pani przekazał, to proszę bardzo. W aktach jest to stanowisko, także można się z nim zapoznać. I chciałbym, żebyśmy mogli przejść do uzyskania tych stanowisk i żebyście Państwo mogli usłyszeć, jaka jest decyzja sądu co do przedmiotu tego postępowania. Nie sąd co do, jak jeszcze raz podkreślam, w tej chwili nawet nie ma postępowania karnego, więc prowadzenie postępowania dowodowego nie ma podstawy formalnej. Czyli dowodzenia tego, że ktoś popełnił jakieś przestępstwo. Nie ma formalnej podstawy ku temu, bo jeszcze nie ma żadnego postępowania karnego. Jest odmowa wszczęcia postępowania karnego w tej sprawie. Więc to jest kwestia incydentalna. Sąd nie merytorycznie nie zajmuje się sprawą co do tego, czy ktoś postępował popełnił, czy nie, tylko czy prokurator powinien prowadzić czynności w przedmiocie zawiadomienia pana Tytki, czy nie, jego pełnomocnika. Dziękuję bardzo, to wszystko na dziś. To proszę tutaj zostać i tak. Na pół godziny mamy. Ja przedstawię te stanowisko, które przedstawiłbym przed. Będę siedział w sali. Proszę. Chodźmy. To było z tym dyskusją, tutaj dzisiaj. Już tylko, jako idę po staty. Ewa, ja bardzo proszę, to teraz nic nie wiecie. My sobie później możemy wyjść stąd, mamy umówione spotkanie tutaj na wnocie. Szanowni Państwo, dzięki łaskawości Sejmu. Dzięki łaskawości zaraz sądu. Minutę. Proszę? Żeby nie gadali. I w trakcie wypowiedzi pana Tytko proszę o absolutną ciszę. Kto chce rozmawiać, proszę wyjść. Thank you.
Może co, że wchodzą i pan na siebie? Już. Tylko dlatego, żeby było to wszystko wyraźnie nagrane. Szanowni Państwo, sprawa, która się toczy w związku z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa na dużą skalę, w związku z wnioskiem również pozywającego do Krajowego Rejestru Sądowego o to, ażeby nie wstrzymał wykonanie uchwały, ta, która była 10 października, celem zabezpieczenia powództwa. Bo myśmy chcieli bardzo szybko po podjęciu uchwały 10 powiadomić już sąd rejestrowy, żeby pod żadnym pozorem przed złożeniem pozwu nie już wyrejestrował PGNiG poprzez rejestrację tej uchwały połączeniowej. To miało miejsca 2 listopada ubiegłego roku, a myśmy złożyli pozew 9. Sąd rejestrowy tak się spieszył, że wyrejestrował z życia gospodarczego kraju najbardziej perspektywiczną spółkę z polską nazwą Polskie Górnictwo Naftowe, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Proszę Państwa, ja tylko dodam, że już po uchwale Orlen zlikwidował nazwę Polski Koncern Naftowy. Wyraźnie daje sygnał do wszystkich, że tutaj chodzi o całkowite wywłaszczenie Polaków z podstawowego majątku, wręcz powiem więcej. Chodzi wręcz, są przesłanki silne do tego, żeby unicestwić państwo polskie. Ja stawiam tezę, że z największym prawdopodobieństwem na bazie Orlenu, który w tej chwili koncentruje, już skoncentrował najcenniejsze aktywa i koncentruje je nadal, bo przejmuje najbardziej rentowną część przedsiębiorstwa Poczta Polska, przesyłki i tak samo jak przejmuje od Agencji Rozwoju Przemysłu Energopol, to znaczy firmy, która się zajmuje prefabrykacją, rurociągu, montażu i tak dalej, bo oni to potrzebują, bo w tej chwili Orlen przygotowuje całą infrastrukturę do wdrożenia najnowszych technologii, które przyniosą te zyski. Tymi technologiami jest podziemne zgazowanie węgla kamiennego i granatnego, jak również biołubowanie, dzięki którym możemy wydobyć cenne surowce niedostępne dzisiaj. I proszę Państwa, stawiamy sobie pytanie, czy my żyjemy w państwie, demokratycznym państwie prawa, czy żyjemy w państwie totalitarnym? No to żeby sobie na to odpowiedzieć, to może ja spróbuję zrobić definicję. Co to jest państwo demokratyczne, państwo prawa, a co to jest totalitarne państwo? Totalitarne państwo to jest państwo, w którym władza skoncentrowana jest w jednych rękach, czytaj Jarosław Kaczyński na dzień dzisiejszy, lub grupie osób, czytaj premier Morawiecki, Jacek Sasin, Jacek Suski i poseł Paluch, która jest etatową sprawozdawcą z tych wszystkich komisji, które nas wygłaszają. To jest tylko część nazwisk, które tutaj tu mówimy. I proszę Państwa, czyli totalitarne państwo to jest takie, które władza jest skoncentrowana w rękach jednej osoby lub grupy osób po to, żeby prowadzić ciągłą kampanię na rzecz indoktrynacji polskiego społeczeństwa, na rzecz siania nienawiści i podziału tego społeczeństwa, na rzecz propagandy, sukcesu, po to, żeby się utrzymać u władzy jeszcze co najmniej jedną kadencję, bo na dzień dzisiejszy jeszcze po tych dwóch kadencjach oni sobie to założyli wcześniej, ale nie dokończyli tego dzieła zniszczenia polegającego na sformalizowaniu wywłaszczenia nas Polaków. Więc państwo tylko, rząd ten przekazuje tylko informacje do społeczeństwa, te, które są istotne z jego punktu widzenia, a nie przekazuje tych informacji istotnych, które są istotne dla suwerena, dla właściciela tych zasobów naturalnych. I proszę Państwa, to jest jedna definicja.
A druga definicja to jest demokratyczne państwo prawa. Demokratyczne państwo prawa to państwo, w którym stanowienie prawa jest zgodne z wolą większości i dla tej większości ma służyć. A wszystkie organy władzy państwowej i instytucje państwa mają działać zgodnie z obowiązującym prawem w interesie jego obywateli. Oraz nie tylko, ale również państwa, bo tutaj jeśli dojdzie do tej haniebnej uchwały, to nie tylko zostaną ograniczone możliwość bogacenia się wszystkich obywateli, ale również w sposób istotny zostaną uszczuplone bardzo wyraźnie wpływy do budżetu państwa, z którego finansowane jest również nasze bogactwo, bo przecież od tego zależy, jaki jest stan polskiej służby zdrowia, od tego zależy, jaka jest edukacja, jakie są pieniądze na kulturę i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to jest państwo demokratyczne, to jest właśnie taka definicja. I teraz jest pytanie, w jakim państwie my żyjemy? Nie ma na to czasu, chyba nie ma co do tego tutaj żadnych uwag, że żyjemy w państwie totalitarnym. A wszystko się odbywa, że żyjemy w państwie prawa i wszyscy go przestrzegają, a szczególnie ten rząd. Proszę Państwa, i o tym, co ja tu mówię, że żyjemy w państwie totalitarnym, najlepiej świadczy ta uchwała z 10 października ubiegłego roku dotycząca tej fuzji i co więcej podjęta uchwała 17 sierpnia w zakresie nowelizacji prawa geologicznego i górniczego i wszystkich i kilkudziesięciu innych ustaw, która zatwierdza, która sankcjonuje już prawnie przygotowanie środowiska prawnego do przejęcia naszych zasobów przez obcy kapitał. I proszę Państwa, nie jest, według mnie, nie jest dziełem przypadku, że ta ustawa z dnia 17 sierpnia bieżącego roku została zatwierdzona przez prezydenta Dudę 1 września. 1 wrzesień dla Polaków to jest katastrofa narodowa. I to jest, to ja uważam, że tutaj tych zbiegów okoliczności nie ma. Oni nam dają sygnały, tak samo jak 17, ta data 17, bo my jeszcze musimy powiedzieć, że 17 wrzesień, oni może tak uważam, że nie mieli odwagi na tyle, żeby zrobić 17 września, czyli napad na nas ze strony Związku Radzieckiego. Także proszę Państwa, to uważam, że musimy to wszystko śledzić. Jak jeszcze popatrzymy na to się od tej strony, że jak było otwarcie 9 kadencji Sejmu, to na wstępie pan prezydent jasno powiedział, że wchodzi w Polsce era judaizmu. Tak, proszę, to są dowody na to. Jeszcze my dzisiaj możemy powiedzieć, że jeśli wchodzi do nas religia judaizmu, a widzimy to bardzo, jak wypierana jest chrześcijaństwo, katolicyzm z Polski, to widzimy, do czego to wszystko zmierza. Tak jest. Szanowni Państwo, jeśli państwo polskie będzie bez zasobów, a te zasoby, chcę Wam powiedzieć, co się za tym kryje, za tymi zasobami. Za zasobami się kryje koncesje, a za koncesjami się kryje określona powierzchnia kraju. A za powierzchnią kraju w tych wszystkich ustawach są zapisy, że przedsiębiorca, czytaj Orlen, czytaj kapitał zagraniczny, może niby dla celu publicznego wywłaszczyć właściciela nieruchomości, czyli on będzie przejmował tysiące kilometrów kwadratowych naszej ziemi, czyli nasze terytorium państwa polskiego się kurczy. Jeśli mówimy teraz, że jeden z atrybutów państwa to jest terytorium, które się kończy, drugi atrybutów państwa to jest określona narodowość kraju, a ona się też kurczy. My widzimy, jak się zmienia struktura etniczna naszego narodu. Jeśli zobaczymy teraz, proszę Państwa, kto oglądał mecz piłki siatkowej Mistrzostwa Europy, który Polacy wygrali z tym. Proszę Państwa, na koszulkach reprezentacji Polski jest, nie ma orła białego, jest tylko Orlen. Skandal. Jest tylko Orlen
to my to widzimy na każdym kroku, że dzisiaj dało się prerogatywy Orlenowi, że on, jaki to jest on wspaniały, jaki jest, to jest on wielki, on dzisiaj powiedzmy sponsoruje wszystko, tak? Bo oni mają to wkalkulowane, że tam są biliony, nawet te miliardy, które on wydał na ten sponsoring, to on ma, to on biliony zarobi. Takie ma przebicie. I dlatego wszyscy akcjonariusze tego kapitału zagranicznego na to zezwalają. I teraz proszę Państwa, czyli grozi nam unicestwienie, oczywiście to jest przesłanka, którą my jako społeczeństwo powinniśmy pilnie śledzić i każdy taki ruch, to on to będzie potwierdzał. Proszę Państwa, gdybyście przeczytali statut, bo w dniu zmiany uchwały, w dniu podjęcia uchwały o połączeniu również dokonano zmiany w statucie. W tym zmiany w statucie na to się zgodził Skarb Państwa. Czyli tam są takie zmiany, że Skarb Państwa pokazuje już, że on właściwie z tej inwestycji chce wychodzić. On chce z tej inwestycji wychodzić. Tylko i on ewentualnie chce zarejestrować Orlen jako spółka europejska w Europie. Już tam założył filię w Szwajcarii. Nie będę tego dłużej tu rozmawiał, ale to tylko czego to dowodzi, że oni są tak bezwzględni, że oni nie tylko chcą pozbawić właściciela dowodów z dywidendy, bo to ta dywidenda się należy na nas, ale również chcą, wyprowadzając Orlen do Europy, wyprowadzają wpływ do budżetu państwa. A te wpływy będą olbrzymie. Tu jest ta pełna bezwzględność tamtej strony. I proszę Państwa, Cyprian Kamil Norwid powiedział tak, dawno temu. Unicestwić żadnego państwa nikt nie podoła, jeśli obywatele tego kraju nie współpracują i to nie współpracują przypadkowo, nie współpracują częściowo, ale całkowicie z pełnym zaangażowaniem na rzecz tego unicestwienia. I my mamy właśnie taką sytuację, że elity rządzące, nasi przedstawiciele działają na rzecz unicestwienia naszego państwa. Jeśli państwo do tego sobie jeszcze dodacie. Jaka jest perfidia, jaka jest hipokryzja, jaki jest krańcowy cynizm, to przeczytam za dwa tygodnie są wybory parlamentarne i tam są pytania referendalne. Pierwsze pytanie. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? No to ja się pytam, to wy się 15 października będziecie pytać suwerena, czy jesteś za wyprzedażą majątku państwowego zagranicznym podmiotom, a gdzie byłeś 10 października? Proszę Państwa, ja chcę Wam, ja to udowodnię i sądowi i wszystkim, że przekazanie PGNiG, ta jedna firma PGNiG, bo ona ma 250 koncesji, te koncesje są warte biliony złotych. Dzisiaj te pytanie, które ma być referendalne, to dzisiaj w zasobach Skarbu Państwa jest jeszcze około 400 spółek Skarbu Państwa. Jedne są ze 100%, drugie są z przewagą większościową, drugie są ze sztuczkę. Ja Wam gwarantuję, że te 400 przedsiębiorstw, które pozostały, one się nie mają co do wyceny, one się nie mają nijak do tej wyceny PGNiG. To oni się dzisiaj, tam resztówki pozostały, a ja Wam powiem teraz, dlaczego oni to chcą zrobić. Bo oni chcą mieć legitymację prawną do tego, bo teraz będą Skarb Państwa dalej drenował nas. Czyli chcą mieć usprawiedliwienie, przecież to lud zadecydował, to suweren zadecydował, że przedsiębiorstwa z udziałem Skarbu Państwa mają być dalej państwowe. Ale co to oznacza? Oni będą od tych wszystkich firm prywatnych przejmować toksyczne aktywa. Oni będą pod hasłami zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, to jest tak zwana NABE, bo ja tylko daję na przykładzie NABE. NABE to jest Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. To tak pięknie wszystko brzmi. Ponieważ na przykład Polska Grupa Energetyczna, jej główne aktywa to są elektrownie, elektrociepłownie oparte o węgiel.
o spalanie węgla, nieefektywne i tak dalej. Więc to siłą rzeczy już mamy ustalone, że do 2049 to ma być wszystko zlikwidowane, żeby doprowadzić do zeroemisyjnej gospodarki. Ale w zamian za to, to jeszcze musi istnieć, bo tego się nie da zlikwidować, ale to już przynosi straty i myśmy to sprzedali firmom, poszli na giełdę, sprzedali to, ten kapitał zagraniczny z tego skorzystał, a teraz my będziemy z powrotem, jak już zysku nie będzie, tylko koszty, no to pod hasłami my zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne kraju. To teraz to wszystko przyjdzie z powrotem i my będziemy miliardy płacili za to. Do tego, proszę Państwa, to jest zaatakowano nas najbardziej, plują nas, mam twarz. A tak po prostu doszli do wniosku, że jedynie co można zrobić, to wywłaszczyć nas do gołej ziemi. Proszę Państwa, ja ten fakt z 10 października o tej uchwale i te uchwalenie tej kompleksowej już uchwały prawo ogólnicze i geologiczne z tego porównuję do jednego. 20 stycznia 1942 roku w Andrzeje zapadła decyzja przez nazistów. Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. I ja to zdarzenie tutaj też 17 stycznia, sierpnia, te obecne i ta uchwała. To jest ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej. Tam tylko było, że to było ostateczne rozwiązanie poprzez fizyczną likwidację, a tutaj będzie przez powolną likwidację aż do uśmiercenia. To jest powolna eutanazja naszego narodu. I z dużym prawdopodobieństwem, że na bazie tego upadającego państwa polskiego powstanie nowe państwo i zalążkiem tego będzie Orlen. Bo Orlen w międzyczasie będzie przejmował wszystko to, co jest ten cały majątek, będzie przejmował ziemię, będzie wywłaszczał ludzi i to jest jak wypisz, wymaluj, powstanie tutaj nowe państwo z nowymi właścicielami, bo my tamtymi właścicielami już nie będziemy. Bo PGNiG dostało powiedzmy koncesję, a nowelizacja prawa polegała na tym, że tam zrobiono, że właściwie ten, kto ma koncesję, którą się wydaje na czas oznaczony, na 30-40 lat, ale tam są takie zapisy, że właściwie przedsiębiorca, jak się zwróci później do organu koncesyjnego o przedłużenie tej koncesji, jeśli nie naruszył wcześniej warunków tej koncesji, to on je dostanie aż do szczerpania tych naszych zasobów. Czyli on je de facto dostaje na zawsze. I my, proszę Państwa, w tym zagrożeniu, to jest w akcie desperackiej samoobrony, mamy kilka rozwiązań. Albo większość polskiego społeczeństwa zostanie uświadomiona, jakie zagrożenie na niego czeka i powiedzmy jakoś w sposób definitywnie da znać władzom, jak zrobimy to tylko my, czy te 100 tysięcy ludzi, to jest niewystarczające. Nie? Bo albo teraz tak, musimy powiedzieć, dobrze, zaszliśmy do takiego punktu, to trzeba ten punkt zatrzymać, bo proces wywłaszczenia dalej trwa. I teraz chcę Wam powiedzieć tak, że w PKN Orlen na dzień dzisiejszy jest w sumie 1 160 000 000 akcji, z tego 576 milionów akcji ma Skarb Państwa, czyli de facto my, ponieważ misją OKO PZPN jest uwłaszczenie Polaków na zasobach naturalnych jako już ostatecznego instrumentu, który uchroni nas przed zgubą, bo to jest akt też dospiracji, bo ja bym wolał, żeby nie było konieczności uwłaszczania polskiego społeczeństwa, żeby to zostało w majątku Skarbu Państwa i Skarb Państwa o tym gospodarowanie ten. Ale teraz, proszę Państwa, można by skrócić ten proces uwłaszczenia polskiego społeczeństwa, czyli wydania, tylko musimy zaproponować Skarbu Państwa i rządowi takie coś. Macie 576 milionów akcji, w związku z tym, że naród Wam powierzył te akcje w zarządzanie, Wy dotychczas zmarnowaliście wszystko i marnujecie dalej. My jako właściciele odbieramy Wam te akcje i proszę te akcje podzielić 576 milionów przez 45 milionów potencjalnych obywateli w kraju i za granicą, czyli każdy by dostał 13 akcji i wtedy my będziemy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
ponieważ niby mamy, to, bo tutaj pan jakby, mówi, że nie tak, to pokażcie mi inną drogę, bo żadna inna droga, jakieś zapisy konstytucyjne i tak dalej. Trzeba po prostu odebrać im kontrolę i władztwo nad naszymi, można to zrobić prosto, wydając te akcje, tylko że tylko my do tego musimy dodać, że ta akcja nie może być przedmiotem obrotu. Że to, co każdy z nas dostanie, nie może być przedmiotem obrotu, żeby nie doszło w żaden sposób do przejęcia na tym kontroli. I proszę Państwa, na tym bym zakończył. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę bardzo, ja bym pierwsze tutaj, ja chciałbym, żebyś Kubek, żeby ty ewentualnie coś powiedział. 30 sekund, ale nie, razem. Tak. Pani Teresio, proszę wrócić. Na ten czas jest czas dla tej TV-ów. Bardzo proszę. Ale za chwilę, za chwilę. Dlaczego za chwilę? Ja chcę teraz. Bardzo proszę. A jak można tak chodzić komuś w głos? Nazywam się Hubert Gorczyca. Jestem emigrantem. 9 lat mieszkam w Norwegii. I od samego początku tutaj wspieram pana inżyniera. Ale dlaczego zabrałem głos? Dlatego, że biuro mam na Półwyspie Forneby, gdzie jest siedziba Statoila. Ja zawsze siedzę na wybrzeżu, jem banany i patrzę na tego wielkiego giganta. Statoil dzisiaj się nazywa Equinor. I pan inżynier, co uciekło tutaj w mediach, został już dawno mianowany przez Polonię ekspertem do norweskiego modelu zasobów, eksplorowania zasobów naturalnych. A ponieważ mam kontakty z Polonią, to chciałem powiedzieć, że bez pomocy Polonii, bez lobbingu z zagranicy, bo z zagranicy widać inaczej, ta misja może się nie udać. Więc chciałem powiedzieć, że ja pracuję nad tym, żeby Polacy w Stanach, głównie w Norwegii, żeby tutaj pana inżyniera wspierali. Brawo. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, Teresa Garna, Teresyny Dyrektor Rzeczypospolitej Polskiej, Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny. Szanowni Państwo, występuję w interesie ponad 99% Polaków nie mających prawa do kandydowania w Polsce, a więc nie mających swoich przedstawicieli w ogóle w rządzie, w Sejmie, w Senacie, na urzędzie prezydenta. Szanowni Państwo, w związku z sytuacją unieważniam wszystkie połączenia, które były po prostu przez te grupy zrobione, czyli połączenie PGNiG unieważniam oraz unieważniam również połączenie PGNiG z Orlenem, unieważniam połączenie również Orlenu z Lotosem, czyli przejęcie, i również unieważniam wszystkie akty, które powstały potem, różne typu inwestycje tak zwane, które zostały przeprowadzone przez pana Obajtka i jego po prostu ludzi. Dlatego wszystko to jest nieważne. I mówię to na podstawie prawa do samostanowienia narodów i na podstawie naszej konstytucji. Naród polski nie wyraził zgody na to, żeby w jakikolwiek sposób ktokolwiek pozbywał się naszych zasobów naturalnych. I tyle mam do powiedzenia. Także żadne połączenia nie są z mocy prawa ważne. Dziękuję. Dziękujemy. Brawo. Panie inżynierze, mam takie pytanie, bo pan reprezentuje nasze interesy, ale teraz jest walka tu w tym sądzie o dopuszczenie pana do głosu. Nie było tutaj rozmowy merytorycznej i sędzia, okazując dobrą wolę, próbował to niektórym tutaj wytłumaczyć, bo tutaj słyszę jakieś fantastyczne historie, że tu już się toczy walka o nasze złoża, o nasze bogactwa. Krzysztofie, musisz wytłumaczyć tym naszym patriotom, patriotkom zwłaszcza, o co jest procedowana sprawa tutaj. W ogóle, że jeszcze nie ma procesu. Nie słychać po wypowiedziach waszych, bo przedłużacie sprawę i denerwujecie sędziego, który wygląda na to, że okazał dobrą wolę. On nas wysłuchuje. Natomiast wy przeszkadzacie. I prośba do pana mecenasa. Proszę, nie dokuczaj sobie wzajemnie. Nie, kochani, to jest bardzo ważne, bo utrudniamy procedowanie, żeby dojść w ogóle do procesu, bo tu jeszcze się nie rozpoczął proces o nasz majątek. Ale my to wiemy. Nie wiecie, bo przeszkadzaliście. Ale zapominacie. Pomyślcie. Proszę Państwa, to tak krótko odpowiem. Szanowni Państwo, ja jako to wszystko reprezentujący obywatelski komitet obrony polskich zasobów naturalnych, żeśmy złożyli 7 października zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na dużą skalę, po to, żeby ewentualnie prokuratura już
wysłała któregoś z prokuratorów w celu obserwacyjnym, co się działo na nadzwyczajnie ważnym zgromadzeniu, żeby miało to stanowisko. Złożyliśmy wniosek do nie rejestrujcie tej fuzji, nie wyrejestrujcie tego NIG i teraz a następnie pozew o unieważnienie lub uchylenie tej uchwały. Ale teraz w trakcie tego wszystkiego, ponieważ na dzień 9 listopada, gdzieśmy złożyli, to był dzień ostateczny złożenia tego pozwu, nie mieliśmy jeszcze tej wiedzy, bo w trakcie później mecenasy, tutaj pan mecenas Baszczewski, jeszcze pani mecenas, która pracuje, jeszcze żeśmy doszli do dodatkowych dowodów, z których jasno wynika, że ta uchwała nie istnieje, bo została podjęta... nie na serio. Proszę? Nie na serio. W sposób wadliwy. W sposób wadliwy, tak. Znaczy bez dokumentów albo wadliwych dokumentów. I tam właściwie, i to powinno być z urzędu, z mocy prawa, bez pozwu, powinno być uchylone. Więc czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Jeśli nie, to serdecznie dziękuję i zapraszam wszystkich do restauracji przy locie do pana Czałdelny, bo tam byśmy chcieli krótko, jako te wszystkie siły tutaj, czy media, jakby omówić, co robimy dalej. Ja bardzo chętnie tutaj za kamery, ponieważ prowadzę transmisję na stronie facebookowej Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Chcę przede wszystkim podziękować założycielom Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Złożyć wielki szacunek dla poświęcenia, oddania nieugiętości i wielkiej odwagi, wielkiej miłości do naszej ojczyzny, do naszej jedynej matki Polki. Modlimy się za spokojne odpoczywanie dla profesora zwyczajnego, doktora habilitowanego, inżyniera Ryszarda Henryka Kozłowskiego. Za świeć Panie nad ich duszami inżyniera Marka Adamczyka. Cenimy Was, dziękujemy Wam, czuwacie nad nami, korzystamy z Waszego dorobku i z Waszych doświadczeń. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję. Przepraszam. Dziękuję. Marek, patrzysz na nas, pamiętamy o Ciebie i Ty jesteś... Bogdan Gizdon, nie ma tutaj swoich. Pozdrawiamy Bogdan, serdecznie Cię pozdrawiamy. Bogdan, proszę Państwa, Bogdan Gizdon zrobił wielką sprawę. On pootwierał wiele drzwi do tego, ażebyśmy mogli reprezentować swoje koncepcje, swoje idee, czy to w parlamencie, czy w senacie, czy w różnych zespołach i tak dalej. Bogdan, serdecznie Ci dziękujemy i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Polak Polakowi bratem, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To szwajcarskie czy trzech muszkieterów powiedzenie z przeszłości jest jak najbardziej dla nas Polacy, kochani drodzy, aktualne. Bardzo Was prosimy, dziękujemy Wam. Na Facebooku jest nas blisko 20 tysięcy sympatyków. Na całym świecie Polaków ogrom. Nie rozłączyli nas tą emigracją. Żaden z Polaków żyjący na świecie nie przeszczepił się na tamten drut. Każdy kocha Polskę, do Polski przyjeżdża, przesyła pieniądze, wspomaga rodziny. Serdecznie Wam wszyscy dziękujemy, że wiemy, nie naciskamy, nie przypominamy, ale regularnie od Was dostajemy wsparcie i dzięki temu nasza praca mamy możliwości kontynuować nasze projekty. Mamy ich ogrom projektów, aż po uzyskanie utraconych przez Polaków zysków od 1989 roku. Za to odpowiecie wszyscy, oddacie z nawiązką wszystko, co zadaliście w pocie czoła, w poświęceniu, w oddaniu wszystkiego dla Polski. Polskę odbudowywaliśmy po niemieckiej gehennie,
gołymi rękami. I ten cykl, ta gehenna narodu polskiego trwa. Jednak nie pokonacie polskiego narodu. Naród polski jest niepokonany. Tak jest. Dzień dobry wszystkim prawdziwym Polkom i Polakom. Proszę Państwa, za parę dni, niedługo będą wybory. I zadawajcie właśnie pytania wszystkim tym, co chcą się dostać do rządu, do parlamentu, czy idą do koryta, czy chcą odzyskać to, co nam zabrano. Próby, do tej pory zabrano i zawsze są, w ciągu są próby zabierania. Zwracam się do wszystkich tak zwanych. Polacy są wspaniali, nie dopuszczą do tego. I Polacy, każdego z nich pytajcie się, co wy zrobicie w danym tym. Oczywiście trzeba też brać pod uwagę, że będą was kłamać. Czyli musicie nie to tylko słuchać uszami, patrzeć oczami, ale czuć sercem. Dziękuję. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. Zamykam tak jakby dzisiejsze posiedzenie w sądzie. Kto ma ochotę, to zapraszam do restauracji przy nocie do pana Czałdeny i tam sobie w spokoju jeszcze wymienimy wszystkie uwagi i też chciałbym jakby podsumować w jakiś sposób tą całą kampanię wyborczą i ewentualnie, żeby wypracować jakieś wspólne stanowisko, kogo popieramy, co robimy w zakresie, żeby się jednoczyć. Dziękujemy mecenasie pełnomocniku, dziękujemy Krzysztof Tytko, panie mecenasie, dziękujemy Aleksandro, kochana nasza. Aleksandra, dziękuję, pozdrawiamy. No, serdecznie pozdrawiamy. Aleksandra pracowała nocami i dniami, żeby przygotować odpowiednią argumentację prawną. Miłosz Sobolewski jest przed budynkiem. Irek, tak. Wszyscy tam czekają na nas. Dobra, jeszcze nie czuwają od rana. Witam wszystkich. Ryszard, witam. Najśmieszniejsze w całej tej sytuacji jest to, że sędziowie narzekają, że mało zarabiają. Pani tam, która pisze, policja mało zarabia, lekarze mało zarabiają, nauczyciele mało zarabiają, cała ta służba tak zwana publiczna mało zarabiają. I nie wiem, czy oni naprawdę nie rozumieją, skąd się biorą pieniądze na ich wypłaty. No właśnie stąd. Właśnie stąd się biorą z tej gospodarki. Jeżeli spółka Skarbu Państwa, czyli nasza tak zwana, tak, przynosi zyski i przykładowo mamy 100 zł z tego zysku, oddamy obcemu kapitałowi 60 zł, to jaki to dla nas jest interes? To znaczy, że tymi wszystkimi spółkami nie mogą zarządzać Polacy, tak, polscy fachowcy, profesorowie, doktorzy. Okazuje się, że nie mamy w Polsce fachowców, którzy są w stanie zarządzać tymi wszystkimi firmami. Tak? Wychodzi na to, że wszystkie wyższe uczelnie, Uniwersytet Jagielloński, JGH, tam te wszystkie politechniki, to tam wykładają idioci. Oni nie są w stanie zarządzać finansami państwa polskiego. Musi być jakiś obcokrajowiec Glapiński, tak? Jakiś premierem nie może być żaden Polak, bo musi być jakiś Morawiecki, nie wiadomo skąd się tu przytułał. Jakiś Duda, którego wyzywają już na wszelkie możliwe sposoby, poniżają, sam się zresztą poniża, to nikt go nie poniża, on sam się poniża. To nie są nasze władze! Ja nie wiem, czy naprawdę w Polsce nie ma Polaków, którzy są w stanie zarządzać naszym własnym majątkiem, w naszym interesie? Przecież dodawanie... Ale każdy wiemy, że są tacy Polacy. Wiemy. Polacy krajowy, karierę na całym świecie. Polacy wiele znaczą na całym świecie. I właśnie to, co Ewa mówi. Jest mnóstwo, mamy kontakty z mnóstwo bardzo wielu. Ciepła. Profesor Żakiewicz, przyjaciel wielki OKO-PZN. Bardzo, jak wiemy, my z OKO-PZN mamy bardzo dużo przyjaciół, wielu fachowców nieprawdopodobnej rangi. Zarządzają, pracują, kierują różnymi instytucjami międzynarodowymi i tak dalej. Ale w Polsce nie mogą, bo są niszczeni, tępieni. Przedsiębiorcy polscy, wszelkiego rodzaju bandy napadały na polskich przedsiębiorców, okradały ich, nie uniemożliwiały im pracę, tak? Jak tak można zrobić? Nie jesteśmy ludzi wobec prawa. Administracja publiczna, przedstawicieli tak zwanej administracji publicznej w ogóle nie znają powszechnej deklaracji praw człowieka. To jak mogą służyć na rzecz człowieka, skoro nie znają ich praw? No nie może tak być, tak? Ale my je znamy.
I będziemy... Policja jest wykorzystywana do napadów, a gdyby była wykorzystywana, za przeproszeniem, w prawidłowym celu, czyli do ochrony ludzi, do ochrony naszego majątku, dobra wspólnego, to automatycznie ich pensje poszłyby do góry. Ale przedstawmy rozwiązania, bo nie mamy rozwiązania. Pani policjanci, mówią, że są zatrudniani z łapanki, bo nikt nie ma czasu na szkolenia, na nic. No to jak może być ktoś nieszkolony z bronią na ulicy? Jak on jest nieodpowiedzialny, on nie ma pojęcia o prawach, o przepisach prawa, których powstało w zeszłym roku 32 tysiące stron aktów prawnych. To jest ponad 1,5 miliona stron do przeczytania w ciągu roku, czyli około 8-9 tysięcy stron do przeczytania dziennie. Nikt nie zna w Polsce prawa. Nikt. Kompletnie nikt. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Powodzenia naszej Polsce. Wieża, tam jest dziura w ziemi. Ojciec jeżdżał tam po chleb do cołki rodziny. W duma z garcem ciepłej zupy czekała go matka i czekali starka, starzyk i dzieci gromadka. Tam kaj stoi starowieża, tam jest stary szyb, tam mój ojciec dziennie szoro zjeżdżał w dół po chleb. Tam kaj stoi starowieża, tam jest stary szyb, tam mój ojciec dziennie szoro zjeżdżał w dół po chleb. Kaj na wieży wielkie koło, tam była kopalnia. Miał tam ojciec drugi dom, szyb, łaźnia i pralnia. Przez te wszystkie ciężkie lata nauczył nas czekać, aż spocone czorne łachy wciągnie pod gips deka. Tam kaj stoi starowieża, tam jest stary szyb, tam mój ojciec dziennie szoro zjeżdżał w dół po chleb. Tam kaj stoi starowieża, tam jest stary szyb, tam mój ojciec dziennie szoro zjeżdżał w dół po chleb. Tam kaj leżą jeszcze resztki desek na Holzplacu. Tam Ślązokom Pan Bóg miejsce na ziemi wyznaczył. Ze Holzplacu za Kotłownią widać stary szyb.